Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że panna czysta porodziła syna. Dzień 14. Tak jak mówiłam, w szkole będę w tych wrogach Proszę i przywieźć jestem. tego. Agata, wiem, że jest przerwa, ale robią gwiazdki. Zobaczcie. Robiliśmy gwiazdki, teraz już na drzwi gwiazdki lecą. Tutaj będzie mnóstwo gwiazdek. A, proszę. To co? Bo ja się boję. Będzie dużo filmów ze szkoły. A co? Słyszycie? A tak. O 9 rano. Ma. Sprzątanie. Zobaczcie, jaka praca grupowa. Stoi choinka styropianowa. Tutaj dziewczyny mieszają kolory, chłopaki też zresztą. A Julka zajęła się podstawą na razie. Bardzo ładnie wychodzi, a potem będziemy malować boki. Proszę zostawić. Super. Myślałam, że to jest nie do pomalowania, ale z 15 rąk dajemy radę. Super. 15? Aha. Dajcie Łukasz tutaj sprząta. lajka! Subskrybujcie panią! O, dobrze jest. A tu mamy. Dajcie suba z dzwoneczkiem! O, sub z dzwoneczkiem. A tu mamy. Proszę bardzo, gwiazdki. Tak, wszyscy u mnie na kanale. A ja trzymam, oni malują. Taki podział ról. Aha! Praca w re. Nie wiem, czy mam więcej zielonych. Dobra, poczekajcie, bo biorę rękę. Wszyscy odkładają pędzle na chwilę, żeby się nie. Krystian, sekundę, ja wyłączam. Pozdrawiamy. O, już nagrywa. Słuchajcie, Krystian nagrywa. Taka nam choinka wyszła. Dzieciaki tutaj całą pomalowały. Super. Taki Lecę zanieść. paluszek. Dobrze, dzięki. Wróciłam ze szkoły i po 5 minutach lecimy do Ikei. Mam zakupione. A potem jakieś resztę rzeczy będziemy dokupywać, wybywać. No. Zobaczymy, co tam będzie. Ale już na szczęście przez górę nie będziemy przechodzić, tylko działy kuchenne. Najciekawsza rzecz w centrum IKEA-owym to właśnie ta. Słuchajcie, także Świętego Mikołaja ręki. I są puchate, chciałam powiedzieć. To nie jest sztuczny plastik, jest puchaty reniferek z saniem. No. Proszę, jakie małe kuchenki dla dzieci. Kiedyś to było marzenie każdej dziewczynki. Nie mówiąc już o mikrofali i płycie indukcyjnej, których nie było. Dorota ogląda fotele, bo mi jeszcze fotele brakuje. Ale jest zamówił pan. Nie wiem, gdzie jadę. Wow. A tu mamy zakupy. Drobny niezbędnik. No powiem, że szczerze, że mój pan miał ładniejsze te foteliki. Ale zdjęcie może zrobię, mu wytłumaczę, jak podnóżek wygląda. Porcie łódź. Dokładnie tak. I idę zobaczyć na sklepy inne, bo w IKEA bardzo małe zakupy. Ale mam nadzieję, że będzie zupełnie w porządku. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czekam na Dorotę. Ciebie ciemno, będzie patrzyła na mnie dziwnie. Nie dość, że z rogami to jeszcze rozmawia do siebie. Performance. A tu mi się torba podoba. Już wam pokazuję. Ta. No ładna jest. I świątecznie, chociaż nie jakoś wybitnie. Kolorystyka ładna. Winda. Super. A no i coś a la jarmark. Ale też niezbyt rozległy, że tak powiem. Mam jedzonka. To są czekoladki? A, fajnie. Super. I dużo świątecznych rzeczy. Ręcznie robionych dekupaż.
Drzewko. Uważacie, że to jest świątecznie mocno? Ja niekoniecznie. Wchodzimy dalej. O, krasnoludy. Ale chyba wolę takie bardziej miśkowe skrzaciory. Co tu są takie małe skrzaciki? Zobacz. Wiesz? Ale no. Ale numery śliczne są. A tu po 8,50. No. Nie, chyba nie. Ale ładne. Tu mamy jeszcze też choinki ze skrzatów. Skrzatne święta. To jest chyba dziewczynka jednak. Skrzatowa. Witamy. Nie objęłam cię. Skrzatowe oblężenie jest. Wszędzie pełno skrzatów. Ten jaki słodziak. Tu mniej słodziak. Tu słodziak. Czemu ładnemy? Christmas deka. A te szklane? Nie. Super. Szkoda, że 13 zł, ale... Ale ładny. O! Patrz, kto tu stoi. O, zielone skrzaty. A zielony skrzatek. Zaraz zobaczymy. Uważaj, bo lampią haczysz na ziemi. Ciekawe, w jakiej cenie on jest. Tego nie wie nikt. Słuchajcie, nie wiem, czy to widać. To jest cudowny po prostu wieniec. Rewelacja. Ciekawe, po ile. O, i mamy świetlne te, duże gwiazdy. Ale jaki ładny. Zwroty. Maliny. Jakie piękne liski są. Ale ładne, takie zieloniutkie, śliczne. Dobra. I tam łosie są. Ale liski są super. Kracik u Kasi. Obłędny. Jakie ma fajne nóżki, łuciutkie takie. No, telewizory, komputery, nie? Jakieś tam inne dziwne rzeczy. Posłuchamy analityka. I powiem tak. Jesteśmy u Kasi. Jesteśmy u Kasi. W końcu bez tego, bez filtra. Bo Kasia zawsze spi. I powiem wam, że bo Kasia zawsze w wielu sklepach ceny, które były na przełomie wrzesień-październik, były niższe niż to, co oni promują w promocji po prostu. To przecież jest jakieś robienie z ludzi po prostu krwi. Przy czym akurat komputery, za przeproszeniem, nie zdrożały. Nie, na szczęście. To się prosi normalnie. Zupa porowa. Ostra. Ostra, bo oni przetarzyli. Dobra. To ja dorzuciłem trochę. Dobre. Ej, trochę jak grzybówka smakuje. Nie ma ani grzyba. Ale jajkiem zaprawione, nie? Nie. Matko, dobre. Tu jest tylko cebula i por. Na trochę masła kremowanego. Kto dał swoje pory na tą zupę? I idzie Zuśka z Radkiem do prawiali. Dobra. No proszę, no proszę. Domowy obiadek. Pani Anna. Nie. No. Z filtrem nie puść. Nie ma filtra. Dobra, ci mama. Czekaj. Bo robiliśmy kapuśniak. I tam było takie wędzone fajne, takie żebreczka były tam. Kupiłem jeszcze golonkę taką małą. Fitwegy chodakowska.
No i zrobiłem kapuśniaka. Znaczy w zasadzie to było... Może ja opowiem. Milka, też musisz być na filmie, tak? A nie tylko twój braciszek przez chwilkę. No cześć, Milusia. Wracamy do domu. Przeżywamy dzisiaj. 9 minut do rytuału. Działamy komputerowo. A żeby nie było okienka, nie okienka. Tak trzy. No, o, panknę. No, dobrze będzie. Nalatałyśmy się jak durno wate. Nie, jest to friendly. Ale jeszcze mamy 8 minut. Tak, ale nie chcesz szybciej zacząć z woreczkiem? Nie. Dobrze. To chcesz pani coś powiedzieć? Nie, no tylko tyle, że ta ewakuacja nas trochę rozwaliła. No bo oni o niczym nie wiedzą. Wiedzą, bo myśmy... No, troszkę nagrywały, no. No, idziemy sobie po centrum handlowym, a tam nagle... Już zakupy zrobiłyśmy, a tam nagle proszę zostawić wózki i udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. To my z wózkiem do samochodu wyjechałyśmy w Trinidad, bo miałyśmy samochód fuksem przed drzwiami na parkingu podziemnym. Co się działo dalej, to oprócz tego, że strasznie jechała, to nie wiemy. Serce na ramieniu, dusza w odlocie. Oby na zamówienie. Dokładnie. Zakupy zrobione, wrzucone w sekundę do auta. Tak, dokładnie tak. Bywałyśmy się, że zamkną parking i nie wypuszczą albo tak. Coś. To różnie bywa. Ale było ok. Dobra, rozpoczynam stream i linkuję jeszcze. Żeby już się działo. Ja ziewałam. Nie, to ja nie do ciebie, aha, tylko tak do widzów, co mnie nagrywa. Ja tu pracę. Dzisiaj jestem, wiesz. Ja tu pracę. Nagrywam. Właściwie patrzę na kicia, a aparat sobie tam poleciał. Kitka ma małego foszka. Zobaczcie. Tak się kotek zachowuje. Jak jest coś nie tak, jak potrzeba. Kitek. Kicia. Chcesz woreczek numer 4. Prezent. No, skusiłaś. Nie. Chodź. Nie. No weź, nie bądź taka. Nie bądź taka. Daj buziaka. Kicia. No jesteś nasza kochana kicia. Muszę zmienić ten. No dobrze, wybaczysz nam? Cały dzień myśmy cię zostawiła, znaczy się południa. Nasz vlog masowy rytuał. Wróżka zabalowała. Tak na poważnie stwierdziłam, że oczywiście z IKEA wróciłam szybciej, ale wpadłam na kawę, herbatę do Katarzyny. I mówię, trudno, wróżka też na okienko. Tadam! Okienko okienkowe, a w okienku okienkowym mamy słodkiego cukierasa, a to jest cukier w cukrze, słuchaj, jakby ktoś mierzył zawartość cukru w cukrze, polecam. Jak tym pisać? To jest długopis, chciałam powiedzieć, ale jest przerażający. No trochę tak. Creepy długopis.
Strach się bać. I mamy, o, węgielki. Bardzo przydatna przydatność, bardzo przydatna przydatność, jeszcze wielkie. I tak to się przedstawia nasza czternastka. Jak ten czas leci. Dobrze, moi kochani, najwyższy czas włączyć muzykę Christmasową i zapodać. Kicia higiena robi. Początek rytuału, co nam będzie potrzebne? Czerwona świeca, olejek pomarańczowy, dzisiaj się wzmacniamy. Krótki, intensywny, fajny rytuał. Po rytuale, jakby ktoś jeszcze spać nie mógł w piątek, noc z wróżką. Ale najpierw zacznę. Kto będzie chciał mieć szczotkę za 20 to zamiast za 3, a tak samo zmiata. Jakoś tą Ikeę jeszcze przeżywam. Jest to fajne. Ja nie wiem, czy to jest z papieru, słuchajcie. To jest takie, ale, to jest ale takie ładne. Trochę z gliny, takiej cienki. Ale to myśmy jakieś... tak przez przypadek, Dlaczego nigdy się tak, takie rzeczy nie patrzy, nie wiem czemu. Myślimy, to jesteśmy jeden wielki przypadek. Właśnie, teraz uwaga. No to, że jest wysuwane, to jedno. Ale to, że to jest po prostu idealne na podróże, idealne. Na kartę. Ale powiem wam, voila, to mi mknie powierzenie. No. Proszę bardzo. I duże karty się zmieszczą, i małe się zmieszczą. A jakby się uparł, to można jeszcze w ogóle karty w kartach stawiać. Bo na przykład gdzie ja mam te duże. Teraz to już wszystkie bałagany wam wyciągnę. Jeszcze trochę, poczekajcie. Tydzień później. Tydzień później, bo na przykład, dobra, to ściągam, w tym dużym to się nawet tarot snów zmieści. Nawet drugi, nie? I może naprawdę powiem wam, że... To się był zachwycony, jak mi się odkryły to. Niestety nie było. Nie, właśnie, że nie, no. No ale ten biało-czarny, no nie jest jakiś taki, jest taki kreowy, no. No taka, no, jest, no. Taka pepitka, no. No ale... No ale no. Także powiem wam, że karty typu małe karty. I to wtedy jakieś nam wielce drogie nawet nie było. 30 zł za 3 na raz. I tutaj po prostu to. Mhm. O. Nie, że to wiecie. Spoko. Jeszcze tutaj się kadzidełko zmieści. Dokładnie, no. Chciałabym może nawet. Kadzidełko. Wahadełko. Ten, jakiś nawet mały przynośny ołtarzek, jak ktoś gdzieś jedzie. No, Boże, schowam, będę szukać. Przenośny ołtarzyk dokładnie. No powiem wam, że się zachwyciłam tym wszystkim. Takie no, na karty. Tak było. A i wyciąganie w miarę proste, bo jest takie pociągadełko. Tak nawet jak coś na tym stoi, to jest pociągadełko. Ale szufladka. No, pociągadełko jest zacne. Także jeszcze z 5 razy pojedziemy i się będziemy zachwycać. Fajnie. No. Ewakuacja to była akcja. Wszyscy tak wiali, że zwariowali. La 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 la. Cienka jest. Tak, coś Kasia, tylko to się kładzie na podłodze. Ta błonka zmniejszyła. No. Tak, no. Jezus, jaka jestem dziewczynka. Dziewczynka jestem, śliczna. No, Biziusiu malutki. Ale z nami. A, zobaczcie, z kim ja siedzę, dwa gwiazdorki. Tak. Nawet nie ma twoich rogów. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Macie prezenty, gwiazdorki? Mamy prezenty. Mamy. Chowane w domu. Gdzie?